wymienionymi wyrzeczenia, księstwo stargiańskie i tak dalej, to są najczęściej podmioty, które występują chwilowo, czasowo, a generalnie podział tego Pomorza, jeżeli już mówimy o podziale, czy to w układzie równoleżnikowym, czy południkowym, to jest zawsze ta część przedodrzańska, którą Niemcy nazwali potem Vorpommern, Pomorze Przednie, z kawałkiem za Odrą, gdzie dochodzi do ukształtowania się dwóch podstawowych jednostek podziału. Księstwo Wołowojskie ze stolicą Wołodoszczy, czyli tak trochę tu północy, naprzód Odrzu, i Księstwo Szczecińskie. Bardziej ku południu i też obejmujące część przed Odrza i kawałek za Odrza, bo sięgające po ziemię stargiańską. Okresowo osobno występuje dzielnica Słupska, czy też Sławieńsko-Słupska, ale przez większość historii państwa pomorskiego dzielnica Sławieńsko-Słupska związana jest paradoksalnie z księstwem wołogojskim. I dlatego ci książęta, którzy rządzili z Wołogoszczy swoją częścią państwa, jak chcieli się przemieścić do Słupska, to mieli zawsze tylko jeden ówcześnie używany trakt podróżniczy, który wiódł ewentualnie z Wołogoszczy ku Trzebiatowowi, Kołobrzegowi, albo ku Szczecinowi, Stargardowi, ale potem już zawsze na Górę Dąbską, Sławno, Słupsk, i jak jechali dalej do Gdańska, bo i takie podróże okazało się przedsiębrali, no to jechali przez Lęborg i ewentualnie odwrotnie. Z Darłowa, Słupska na Sławno, Górę Dąbską, czyli do Szalin, Szczecin, Stargard, czy właśnie Wołogoszcz. I dlatego okazało się, że tych potwierdzonych źródłowo bądź domniemanych obecności książąt pomorskich w Koszalinie musi być więcej, aniżeli do tej pory spotyka się to na kartach opracowań historycznych, czyli jakichś tam kolejnych wcieleń, syntez historycznych dziejów Koszalina. Z tymi źródłami zresztą jest, proszę Państwa, pewien problem. To już pomijam Pomorze jako Pomorze, że wiadomo, te źródła zostały wywiezione, zdeponowane są w różnych miejscach, w Greifswaldzie, czyli w Gryfii, ale też i w Stralsundzie, czyli w Strzałowie, a okazuje się niedawno z badań mojego serdecznego przyjaciela, pana doktora Bronisława Nowaka ze Słupska, że jest Gdańsk. A poza tym w archiwach szwedzkich, duńskich jest cała masa nieznanych, nam nieprzebadanych materiałów źródłowych, zwłaszcza z tego wczesnego okresu, które dotyczą tego obszaru. No a już jeśli dotykamy samego Koszalina, musimy pamiętać o jednym. W 1718 roku wielki pożar strawił całe miasto. Ocalał właściwie tylko Kościół Mariacki. W sposób taki, że możemy mówić o nienaruszalności substancji materialnej, stąd i całe archiwum się spaliło, tak naprawdę. Zamek spłonął, o tym zamku jeszcze przyjdzie powiedzieć w drugiej części tego mojego wykładu, a w związku z tym spłonęły wszystkie tam przechowywane w archiwum książęcym dokumenty. I dlatego można domniemywać, że być może w niektórych źródłach te jakieś wzmianki o pobycie książąt w Koszalinie nie były, tylko nie zachowały się do dzisiejszych czasów. Musimy to wydedukować na zasadzie prostego rozumowania logicznego, bo jeżeli czytamy, czy daje się ustalić w biografii danego księcia, że tego i tego dnia był w Darłowie, a za dwa tygodnie jest w Stargardzie, no to przecież nie przekrudzał, tylko pojechał takim szlakiem, o jakim tutaj przed chwilą była mowa.
Proszę Państwa, wracam teraz do początku, czyli do tytułu wykładu. Czy zawsze gość w domu? Bo jest takie ludowe, staropolskie przysłowie: gość w dom, Bóg w domu. Jest interpretowane jako nakaz udzielenia wyjątkowej gościny temu, kto wstępuje w swoje progi. To znaczy, że należy zawsze serdecznie przyjmować odwiedzających nas, znajomych, ale nie tylko. Przedłużeniem tego jest wigilijna tradycja dodatkowego nakrycia przy świątecznym stole dla anonimowego, obcego wędrowca. Chodzi też o to, aby spotkaniom towarzyszyła miła atmosfera, by goście czuli się jak u siebie w domu, w swoim domu. A okazana tolerancja, akceptacja różnych sposobów myślenia i postępowania ma sprawiać, że dom otwarty jest dla wielu odmiennych ludzi. I wreszcie pochodne od tego, że gościnność jest świętym obowiązkiem gospodarza. Tu jest zresztą zasada dość uniwersalistyczna. Z uwagi na obecność pań daruję sobie szczegóły, jak ona jest pojmowana na przykład u muzułmanów, zwłaszcza w dawnych wiekach, gdzie muzułmanie, zwłaszcza zamożni, posiadali wiele żon i jak to było z przyjmowaniem gości płci męskiej, to tutaj sobie podarujemy te szczegóły, ale mniej więcej to brzmiewa, choć w takiej skarykaturalizowanej formie, zasada, o której tutaj jest mowa. Źródło tego przeświadczenia wywodzi się zresztą z Biblii, z wezwania z liście świętego Pawła do Hebrajczyków: gościnności nie zapominajcie, przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów gościli. A to znaczy, że ten, który cię nawiedza, może cię też ubogacić, choć ty jeszcze o tym nie wiesz. Dlatego też bądź dla niego miłym, a być może też na tym zyskasz. I oczywiście, jak łatwo skojarzyć, uczyniłem to wezwanie, to pytanie, tym leitmotywem tych naszych dwóch spotkań, jak myślę, bo chodzi tutaj o pewien głośny w historii Koszalina incydent, o którym przyjdzie potem powiedzieć bardziej szczegółowo, gdzie koszalinianie zostali poddani bardzo drastycznej próbie gościnności, wszedłszy w konflikt ze swoim suwerenem, Bogusławem X, którego historia ochrzciła przy domkiem Wilcz. A zatem weszli w konflikt z jednym z największych władców Pomorza w jego historii. I jak się to skończyło, to się za chwilę Państwo dowiedzą. Książęta z dynastii Gryfitów w Koszalinie. Przypomnę, że nazwa dynastii wywodzi się od herbu, w którym się pieczętowali, czyli właśnie tego gryfa, a więc mitycznego zwierzęcia pół lwa, w różnych konfiguracjach. Pół lwa, pół ryby, półgryf, no w każdym pół smoka, prawda, więc takie skrzydlate stworzenie. Stąd niemiecka nazwa dynastii Greifen. Pierwsza potwierdzona źródłowa wiadomość o pobycie Gryfity na tych terenach, choć nie bezpośrednia, wyprowadzana może być z Kroniki Wielkopolskiej, to jest takie znane źródło do dziejów średniowiecznych Polski, gdzie mowa jest o wyprawie zbrojnej księcia Warcisława III, urodzonego około 1210 roku, zmarłego w 1264, księcia Dymińskiego, to znaczy rządzącego najdalej na zachód, na północny zachód wysuniętą dzielnicą ówczesnego księstwa pomorskiego. Był jeden z działów księstwa szczecińskiego,
On jako młodszy otrzymał dzielnicę dymińską, Dymin dzisiejsze w Niemczech, i stąd tytułował się księciem dymińskim. W czym rzecz? Otóż rządzone przejściowo przez lokalną dynastię Raci Bożyców ostatnio kwestionuje się, między innymi w pracach nieżyjącego już historyka słupskiego profesora Józefa Sporta pojawia się taka wątpliwość, czy ci Raci Bożyce rzeczywiście istnieli, no niemniej jakoś nikt nie podejmuje dalej tej dyskusji. Przyjmijmy umownie, że jacyś książęta rządzili na sławnie w tym czasie, w tym księstwie sławieńsko-słupskim, które częściowo popadło pod okupację Duńczyków. Rycerstwo tej ziemi zwróciło się wówczas do księcia gdańskiego Świętopełka II, wzywając go na pomoc, żeby ich od tych Duńczyków uwolnić. No Świętopełk posłuchał wezwania i najpierw zajął Słupsk, a w drugim etapie Sławno. Na przestrzeni lat 1236-1238 opanował tę dzielnicę, która jednakowoż uprzednio, jak to formułowali Gryfici, należała do ich państwa. Jak to się stało, że ci Raci Bożyce się tam pojawili? Nie mnie o tym wyrokować, bo ja nie jestem medievistą. To się na ten temat wypowiadał i profesor Labuda, i właśnie profesor Sporc, i Rymar, i różni inni. I jakoś nie doszli do jednego wspólnego wniosku. W każdym bądź razie, po śmierci w 1238 roku księcia Racibora II, cała ta dzielnica znalazła się w obrębie Pomorza Gdańsko-Sławińskiego, jak się to wtedy nazywa. Tymczasem książę Barnim I, starszy brat Barcisława III, który walczył o umocnienie czy też obronę granic swojego księstwa szczecińskiego i zmagał się z Brandenburczykami, nie bardzo mu tam szło, z Wielkopolanami, szło mu z różnym szczęściem, to sobie wymyślił, że no jak nie można tu, nie można tu, to może uda się tam, na wschód. I wezwał do przedsięwzięcia kroków zmierzających do odzyskania dla dynastii dzielnicy sławieńsko-słupskiej. To nawoływania od lat 50. XIII wieku posłużyły Barcisławowi III, książątku na niewielkiej dzielnicy. Pamiętajmy, to jest ważne. Każdy taki książę działa jak przedsiębiorca. Pójdę, zdobędę, będzie moje. A wtedy pozycja moja w państwie będzie znacznie bardziej prestiżowa. I właśnie tenże Barcisław III, mający zresztą swoje osobiste pretensje do Świętopełka II, popierający w konflikcie z nim książąt wielkopolskich, w końcu 1258 roku zorganizował wyprawę zbrojną. Połączył swe siły z siłami wspomnianego już przeze mnie biskupa Hermana von Gleichena i księcia gnieźnieńsko-kaliskiego Bolesława Pobożnego, który, no muszę to powiedzieć, bo mam żonę Jolantę, a właśnie tenże książę gnieźnieński był mężem błogosławionej Jolenty, czczonej w Gnieźnie, tam są jej relikwie z kościoła ojców franciszkanów. I właśnie ta armia trzech panów zebrała się najprawdopodobniej pod Białogardem, stąd ruszyła na wschód. No i wiadomo, musiała się skierować pod górę Elską, by ruszyć na Sławno i dalej na Słupsk. Wojska te zajęły tereny między Wieprzą a Słupią, radując się należące do władcy gdańskiego.
Siedzą tutaj na sali historycy wojskowości, nie będę wskazywał palcami, to wiedzą, jak w średniowieczu wyglądał przemarsz armii, nawet jeżeli ta armia z nazwy była armią własną, nie nieprzyjacielską. No jak te mrówki po wsiach, jaja od kur, a to pustkę gdzieś wyciągnąć, a to krówkę, a to tam jeszcze coś. No przecież silni, żądni sławy wojennej mężczyźni muszą się najeść. I nie ciągną z sobą kuchni, nie ciągną z sobą piekarn polowych, bo to jest wynalazek dopiero XVIII-XIX wieku. A w związku z tym, nawet jeżeli nie przechodzili in gremio przez ówczesną osadę Kuskelino, która gdzieś pod górą chełmską się znajdowała, bo to jeszcze jest czas przed nadaniem praw miejskich Koszalinowi, to na pewno musieli do tej wsi wejść, by coś zjeść, a poza tym by gdzieś przenocować. Bo proszę Państwa, prędkość przemieszczania się takiej armii pieszokonnej średniowiecznej możemy sobie przyjąć dziennie na 30 km. To jest taki, powiedzmy, przemarsz gdzieś tam od Białogardu do Koszalina, a potem od Koszalina do Sławna, od Sławna do Słupska. Niestety pod Słupskiem książę Świętopełk II zdruzgotał tę armię doszczętnie. Tak więc w krótkim czasie, prawdopodobnie na początku 1259 roku, chcieli, nie chcieli, z powrotem musieli pobici panowie z ich wojskiem wracać znów i gościć w Koszalinie. Ten pierwszy wyprowadzony pośrednio, jak powiedziałem, ze źródeł z relacji Kroniki Wielkopolskiej, kontakt mieszkańców ówczesnej wioski Koszalina z gośćmi zapewne nie był najmilszy. Wspomniany książę Barnim pierwszy. Tutaj może teraz byśmy pokazali, to jest Warcisław III. No oczywiście Barnim to są portrety wyimaginowane, one pochodzą z tej słynnej mapy Lubinusa z 1612 roku, gdzie w takich renesansowych strojach ówczesny rytownik sobie wyobraził ludzi, na temat których żadnych przekazów ikonograficznych oczywiście nie było. No ale z braku lapu wszyscy historycy dynastii Gryfitów te portrety umieszczają, no bo innych nie mają. Otóż ten Austriaczny brat Warcisława III, syn Bogusława II i Mirosławy, córki Mszczuja, czyli Mestwina. Byśmy może wrócili do drzewa genealogicznego, żeby tam może Państwo spojrzeli. Tu jest Warcisław III, tutaj który bardzo podobnie, tutaj Barni pierwszy, to jest ten drugi jakby poziom dziejów dynastii Gryfitów, włączył się także w walkę o księstwo gdańskie. Mszczuj drugi, czyli ten Mestwin gdański, przybył do księcia Barnima w 1264 roku, czyli wtedy, gdy ten przejął po bezpotomnej śmierci Warcisława III księstwo dymińskie, przybył do Dąbia. No i znów musiał jechać przez Koszalin, bo w Dąbiu rezydował Barnim pierwszy. Przybył tam z prośbą o udzielenie pomocy przeciwko zakonowi krzyżackiemu, który już wtedy wyciągał swoje maski po ujście Wisły. W zamian oferował prawo do sukcesji tronu gdańskiego, no bo tak jak powiedziałem,
barwnie ożeniony był szczurką mszczuja pierwszego. A w związku z tym jakieś tam prawa do tronu gdańskiego w wypadku wymarcia dynastii gdańskiej Gryficzy mogliby sobie rościć. I ta sprawa jakby mu potwierdził w zamian za pomoc przeciwko Krzyżakom. Taki był właśnie początek uwikłania się Barnima I, walkę o sukcesję gdańską, gdy w roku 1266, właśnie tym naszym rocznicowym, zmarł Świętopełk II, brat Mirosława. Mirosława zresztą już wtedy nie żyła. W 1240 roku zmarła, ale Barnim miał z nią syna, więc jakby ta cała kombinacja polityczna była realna. Państwem gdańskim wstrząsać zaczęły w tym momencie zaburzenia związane z tym, że to tron sięgnął również brat Mszczuja II, Warcisław II, ale nie Gryfita, Warcisław II Gdański. Tych tam miejscowych pretendentów było jeszcze kilku innych, nie będę Państwa męczył i zanudzał, ale także książęta wielkopolscy, także rugijscy, co ciekawe, i brandenburczycy, którzy wszędzie się stali, gdzie tylko szykowała się jakaś scheda na opróżniającym się tronie. Barnim pierwszy tymczasem związany był tak, sojuszem z Mszczujem, który właśnie zawarł w Dąbiu, ale przedtem jeszcze zawarł sojusz z Brandenburgią, zagrożony przez nią od strony południowo-zachodniej, a owdowiały, tak jak już wspomniałem, mając tylko jednego syna, bojąc się o losy dynastii, szukał możliwości orzętu, więc dwie pieczenie przy jednym ogniu, załagodzić spór z Brandenburgią, biorą sobie za żonę córkę margrabiego Ottona III Wittelsbacha, Matyldę. Ślub odbył się w 1267 roku, co prawda dopiero, ale już rokowania zostały, że tak powiem, sfinalizowane. I rok przed ślubem, a więc znów w tym, że w 1266 roku Barnim I rusza na wyprawę wojenną przeciwko książątom Pomorza Wschodniego, czyli tym, którzy występowali przeciwko Mszczujowi, tym pozostałym. Licząc oczywiście, że po drodze uda mu się przyłączyć do księstwa zachodniopomorskiego obszary Pomorza Gdańskiego, niegdyś należące do jego poprzedników, a więc ziemię sławieńsko-słupską. Wojska Barnima I zajęły kraj między Górą Chełmską a Wieprzą i to trzeba właśnie, na to się, proszę zwrócić uwagę, historycy piszący o założeniu Koszalina jakoś pomijają ten szczegół. To lokacja miasta właśnie w momencie, kiedy Barnim rusza tam na wschód, ona się łączy z tym, bo ten cały kraj między Górą Chełmską a Wieprzą, jak Barnim zajął, to mógł przehandlować z biskupem kamieńskim, Hermanem von Gleichenem, za ziemię stargarską, którą przyłączył bezpośrednio do swojej dzielnicy szczecińskiej i w ten sposób jakby lokacja Koszalina w tym momencie z postawieniem kropki na całą tą transakcję wymienną, a zarazem kamieniem milowym tworzenia się tego dominium kamieńskiego, tego władztwa biskupów kamieńskich. Na wiosnę 1269 roku Barnim znów się wyprawił na wschód. Nie wiemy, jakie były rezultaty tej jego pierwszej wyprawy. Widocznie niezbyt zadowalające, skoro ponawia wyprawę. I tym razem z Kołobrzegu rusza na Sławno. Przypuszczalnie jednak znowuż musiał przechodzić w pobliżu Góry Chełmskiej, a więc na pewno zahaczał też o Koszalin. Wyprawa nie przyniosła sukcesu. Pośrednim dowodem zresztą na to, że Barnim musiał wtedy przechodzić przez Koszalin, jest fakt, że biskup Kamieński w
wniósł do niego pretensje, że to na szkody wyrządzone przez wojsko Bernima miastom biskupa Kamińskiego. Więc nie tylko koło miasta, liczby mnogiej, jest przede wszystkim też i Koszalin. I książę musiał mu odstąpić jako odszkodowanie ziemię maszewską po rzekę Drawę, a stąd wniosek, że wyprawa przyniosła wręcz straty. Nie był to dobry rok dla Bernima I. Zdradzili go Joanniści, których bardzo faworyzował w swoim księstwie, którym nadawał liczne dobra, łącznie z prawem budowy zamków. Dotknęła go klątwa kościelna. Toteż osłabiony układa z margrabiami brandenburskimi, Ottonem IV i Janem Konradem. Tutaj ważna rzecz, warto o niej wspomnieć właśnie przy okazji tych obchodów rocznicowych. Zgodził się uznać lennikiem margrabiów brandenburskich całości swojego państwa. I to jest, proszę Państwa, ten początek tak naprawdę tych później wielodziesięcioletnich, setletnich starań Brandenburgii o to, by zrealizować swoje prawa zwierzchnie nad Pomorzem. Co będzie wikłało książąt pomorskich, a to w sojusze z Krzyżakami, a to w sojusze z Polską, a to w odwołania do Rzymu i tak dalej, i tak dalej. Albo ewentualnie w najgorszym wypadku do kolejnych orzędków z córkami z domu brandenburskiego, by w końcu zawierać układy o tak zwane przeżycie, ale to już są rzeczy, które się działy w wieku 15-16, więc na razie nie wybiegajmy w przyszłość. Ale w tej sytuacji Mszczuj II, dowiedziawszy się o małżeństwie Bernima I, a zarazem o jego osłabionej pozycji politycznej, wycofał swoją obietnicę ewentualnej sukcesji gdańskiej. Mimo to, a być może tym bardziej dlatego, po załagodzeniu spraw z Brandenburgią, Bernim I znów wyprawił się na sławno. A więc kolejny raz maszeruje znanym sobie już traktem, nie chcąc dopuścić do zajęcia sławna przez umacniającego się wtedy u siebie w Darłowie księcia rubińskiego Wisława II. To Wisław II Lubiński, dokonawszy klasycznego desantu morskiego w Darłowie, jeszcze wtedy nieistniejącym, tam po prostu to miasto dopiero założył. Założył enklawę lubińską i usiłował z kolei włączyć się w walkę o ziemię sławińsko-słupską. Więc mamy już książąt gdańskich, Duńczyków przedtem, teraz Rubińczyków i ten Berlin w akcie desperacji jeszcze raz sięga po tę ziemię. Targi i układy Bernima I pod Sławem z Wisławem II doprowadziły ostatecznie do przejęcia przez Bernima całego obszaru na wschód od Góry Chełmskiej. Ale w zamian za to książęta Rugi otrzymali miasto Łosice, Lojc niemieckie na dalekim przedodrzu. Nawiasem mówiąc, to Lojc potem wróci do Gryfitów w momencie, kiedy, tak jak już wspomniałem, całe księstwo rubińskie przejmą oni w swoje władanie. I jeszcze raz, w 1272 roku Bernim I, a być może tylko nie do wojska, już nie on osobiście, bo był już dosyć posunięty w latach jak na owe czasy, wraz z księciem wielkopolskim Bolesławem, ruszyli na Gdańsk, by pomóc, jak się okazało skutecznie, Mszczujowi II wyprzeć z miasta oddziały brandenburskie, sprowadzone tam przez jego brata Warcisława II Gdańskiego. Tak więc Gdańsk został wyrwany z rąk brandenburskich dzięki pomocy Pomorza. Późniejsze walki z Brandenburgią w sojuszu z Wielkopolanami, tutaj właśnie znowuż pojawia się książę Przemysł II. Bratanek Bolesława pojął za żonę wnuczkę Bernima I Ludgardy. To też był ten element scalający jakby u sojusz. Odciągnęły jednak uwagę Bernima,
od kierunku wschodniego na tyle, że do Koszalina już nigdy więcej nie dotarł. Choć jeszcze w 1277 roku sprzedał biskupowi Hermanowi część koło brzegu z okręgiem za cenę 3,5 tysiąca grzywien srebrnej. Wtedy już biskupy kamieńscy mieli, powiedzmy sobie, wszystkie przyległości w swoich rękach i w koło brzegu powstała w związku z tym druga po kamieniu stolica biskupia. No potem, jak przyjdzie o tym wspomnieć, trzecią stolicą stał się Koszalin. Bogusław IV. Już nie mogę prosić. Najstarszy syn Barnima I, pierwszy z linii wołodojskiej. Kiedy nastąpił już na dłuższy czas podział księstwa, tutaj uwaga. Gdy mówimy o dzielnicach Wołogojska, Wołogojsko-Słupska, Szczecińska, to jednak nie mówimy o odrębnych państwach, chociaż słyszymy księstwo, takie księstwo. W momencie podziału umówiono się, że nie ma wewnętrznej granicy celnej, jest swobodny obrót ziemią rycerską, obowiązują te same prawa. To był tylko podział między członkami rodziny. Trzeba pamiętać, że wtedy państwo traktowano jako prywatną własność władców i na zewnątrz Księstwo Pomorskie występuje jako całość. Co oczywiście okresowo nie wykluczało nawet konfliktów między poszczególnymi książętami zachodniego Pomorza. Ten podział, ten pierwszy podział na Księstwo Wołodojskie i Księstwo Szczecińskie ma miejsce w roku 1295, a więc prawie w tym samym momencie, kiedy decydują się sprawy związane z Pomorzem Gdańskim. Część nadmorska od Stralsundu po Słupsk formalnie, oczywiście, bo on wciąż jest jeszcze w obcych rękach, ze stolicą Wołogoszczy, została przyznana młodszemu bratu Ottonowi I, natomiast część południowa, to obu strona Odry ze stolicą w Szczecinie, otrzymał wspomniany już książę Bogusław IV. Prowadził politykę propolską, a zagrożono zaborczością Brandenburgii książę ten, doceniając wówczas tą silną pozycję Przemysła II, który w tym czasie skutecznie przeciwstawiał się penetracji Brandenburczyków z Wzgórz Dolnej Warty, zawarł z tymże Przemysłem i z Muszkujem II Gdańskim w 1287 roku w Słupsku układ przymierza. No jeżeli miał stolicę w Szczecinie, a w Słupsku zawarł przymierze, no to musiał przejechać przez Koszalin. Innej drogi nie było. Dodać należy, że po śmierci Przemysława i Mszczuja układ zachował moc i Bogusław IV, pomimo roszczeń do Pomorza Słupskiego, poparł księcia kujawskiego Władysława Łokietka w jego staraniach zmierzających do przejęcia Pomorza Gdańskiego w 1296 roku, właśnie na mocy testamentu Mszczuja II. No, doraźnie oznaczało to rezygnację z ziemi słupskiej, która wciąż pozostawała jakby w tym momencie w obrębie dzielnicy gdańskiej, a w tym momencie jakby wchodziła w skład jednoczącego się państwa polskiego po rozbiciu dzielniczonym. Notabene Bogusław, przepraszam, zapędziłem się trochę. Mówimy teraz już o Kazimierzu IV. Bardzo bym prosił o kolejny slajd, który panował w latach 1345-1377 na dzielnicy Wołogojsko-Słupskiej. To jest ten, którego znamy w naszej historiografii pod mianem Kaśka Słupskiego, ukochany wnuk króla Kazimierza Wielkiego, syn Bogusława V Wołogojskiego i Elżbiety, córki Kazimierza, przeznaczony przez niego na dziedzica korony polskiej, obdarzony księstwami
Polsce w związku z tym, który no, miał wielkie szanse na objęcie tronu polskiego po ustaniu panowania Ludwika Węgierskiego. Ludwik Węgierski przy pomocy możnych odsunął Kaśka, ale też takie było. Odsunął, ale zarazem wiedział, że Kaśko te prawa ma, dlatego się z nim ugodził. Potwierdził mu nadanie kilku księstw, między innymi ziemi sieradzkiej, tylko trochę mniej. I tak nie do końca było przesądzone, że Kaśko po Ludwiku Węgierskim tego tronu nie odejmie. Bo pamiętajmy, Ludwik Węgierski nie miał męskiego potomka. Co prawda później zasiądzie na tronie polskim Jadwiga, ale Jadwiga miała mniejsze prawa do dziedziczenia tronu polskiego niż Kaśko Słupski. Bo to wynika z linii genealogicznych. Nawiasem mówiąc, tutaj Kaśko, który przebywał niemal stale w Polsce, w związku z tym, że był nawet powołany na jednego z dygnitarzy dworu królewskiego, posłował do cesarza, prawda, i tak dalej, ale jednak znalazł się na Pomorzu. Biografowie Kaśka jakoś tak, poza oczywiście profesorem Boratą, ten epizod pomijają. W związku ze śmiercią ojca Bogusława V, ja tutaj muszę zrobić jednak taką wycieczkę, trzeba pamiętać, że Bogusław V, żyjący najprawdopodobniej w latach 1318-1374, który przebywał niemal całe swoje życie w Wołodoszczy, czyli w tej jakby zachodniej części księstwa wołodojskiego, w 1351 roku rozpoczął budowę zamku. Gdzie? W Darłowie. A więc znowu musiał się z tej Wołodoszczy do tego Darłowa wybrać, bo ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że książę nakazuje budować zamek, ja ani razu tego miejsca nie obejrzę, czy nie zlustruję procesu budowy. Na pewno jeździł, na pewno doglądał. Wysyłał też na pewno ludzi, którzy donosili mu o postępie robić. Wracając jednak do Kaśka, jego syna. Otóż właśnie po śmierci Bogusława w 1374 roku Kaśko przejął władzę nad księstwem już wtedy sławieńsko-słupskim, już znajdującym się pod panowaniem Gryfitów, wraz z obowiązkiem opieki nad młodszym rodzeństwem, czyli książętami Barniemem V, Bogusławem VIII, Warcisławem VIII. I teraz na podstawie dokumentów można stwierdzić, że podczas tego krótkiego pobytu na Pomorzu, bo do 1375 na 76, książę tak, 24 kwietnia 1374 roku był w Słupsku i tam potwierdził sprzedaż łąk biskupsko-kamieńskiemu. 3 tygodnie później bierze udział w zjeździe książąt pomorskich z cesarzem Karolem IV w Przemysławiu, czyli w Pręclau. I znowu, to znaczy, że pojechał i przejeżdżał przez Słupsk. A 3 czerwca 1374 roku znów jest w Darłowie. Znowuż pan poświadcza miastu przywileje. Był potem kilka dni później jeszcze w tym samym Darłowie podpisać dokumenty dla Wolina i dla Sławna. I wreszcie w lipcu 1374 roku dłużej przebywa w Słupsku, a potem aż do późnej jesieni jest w Darłowie i potem już przemieszcza się z powrotem do Polski, gdzie zresztą ginie w zawirowaniach związanych z walkami dzielnicowymi. Bogusław VIII, byśmy teraz
pokazano jego portret. To nie jest Bogusław VIII. To nie jest X? Tak, X. O. To jest Kaśmarz. No to jest... Niech mnie nie zauważył Kaśmarz. Bogusław VII, żyjący w latach 1364-1418, syn Bogusława V, młodszy brat Kaśka i Warcisława VII. Najpierw objął dzielnicę Stargardzką, to jest obszar na zachód od Góry Zemskiej, wraz z młodszym Barnimem V. Wschodnia część w tym czasie przypadła Warcisławowi VII. To jest okres, kiedy władca, czyli Bogusław VIII, ciągle lawiruje między Polską a zakonem krzyżackim, który w 1384 roku nabył drogą zakupu, a właściwie zastawu od margrabiów brandenburskich ziemię świdnińską. Tak on wciska się tutaj w ten trójkąt nowej marki i zagroził od zachodu jedności terytorialnej państwa pomorskiego. Z drugiej strony tron w Polsce obejmuje Władysław Jagiełło. Dochodzi do Unii z Litwą i z kolei Krzyżacki poczuli się zagrożeni. I z kolei oni poszukują potencjalnego sojusznika w przyszłej, bo tego się należało spodziewać, rozprawie zbrojnej z państwem polskim, tak, polsko-litewskim. W wyniku tych zabiegów w 1386 roku podpisano układ w Lemborgu pomiędzy przybyłymi tam zapewne osobiście Warcisławem VII, Bogusławem VIII i zakonem. No to Bogusław do tego Lemborga znowuż jechał na pewno przez Koszalin. Książęta w zamian za obietnicę przekazania ziemi Dobrzyńskiej po Kaszku Słupskim i 10 tysięcy grzywien srebra zobowiązali się do pomocy zakonowi w przyszłej wojnie przeciwko Polsce. No, Bogusław musiał również potem wracać do siebie, a więc znowu jechał przez Koszalin. W tym samym 1386 roku doszło do wydarzenia tutaj już bardziej związanego z naszym obszarem. Mianowicie zmarł kolejny biskup kamieński, Filip von Reyberg, a emancypacyjne dążenia biskupów, o których już tutaj na początku wspominałem, za bardzo doskwierały książętom pomorskim, to też teraz, jak się przypuszcza, Warcisław VII wpadł na taki iście machiawelistyczny plan. Ponieważ Bogusław VIII jako młodszy z braci był przeznaczony już od dziecka do stanu duchownego, że się go zrobi tym duchownym i się obejmie biskupstwo kamieńskie bezpośrednio. Dynastia przejmie z powrotem, jakby bezpośrednie władanie. No, koło przed Koszalin, prawda, z przyległościami. Ponieważ w kapitule kamieńskiej zasiadali przedstawiciele rodów rycerskich z okolic, no to było wiadomo, że jak Warcisław VII i Bogusław VIII zjechali się z nimi na posiedzeniu kapituły 24 sierpnia 1387 roku w Kamieniu, to ta kapituła pokornie wybrała tego, kogo jej skazano. Czyli Bogusława VIII na biskupa kamieńskiego, rok wcześniej zresztą, powołała go na archidiakona, czyli na prałata. Dowcip sytuacyjny polega na tym, że był człowiekiem świeckim, nie miał świętych kapłańskich. Ale, tutaj taka uwaga, to nie wykluczało objęcia w owych czasach dostojeństwa kościelnego, tylko był warunek, że potem tenże nominat przyjmie te kapłańskie święcenia, tak jak zgodnie z przepisami Kościoła. Dlatego, proszę Państwa, ja się zawsze śmieję z tych ludzi, którzy robią zarzuty papieżowi Aleksandrowi VI, że miał dzieci. On jest płodził, zanim został papieżem. A
Potem jako świecki został wybrany na papieża w tym całym zawirowaniu, które wtedy trwało w Rzymie i przyjął święcenia kapłańskie. A że romansował potem, to już jest inna sprawa zupełnie. Ale formalnie wszystko było lege artis. Tak i tutaj. Tylko, że Bogusław VIII nie za bardzo się kwapił do przyjęcia pełnych święceń kapłańskich. Już tam pozostał pewnie na etapie diakonatu. A papież jeszcze się o sytuacji nie dowiedział. Wtedy nie było telegrafów, komórki, prawda, i tak dalej. Zanim gdzieś dotarła do Rzymu, to trochę wody, wieprzy i dziedzińcy upłynęło. Więc, a jeszcze dodajmy tutaj, że to jest okres schizm w Kościele Zachodnim. Papieżu jest dwóch. I pytanie, który to papież miałby zareagować i ewentualnie zgłosić swojego nominata. A więc zanim papież zdążył zareagować, mniejsza o to który, Bogusław VIII za własne i pieniądze brata, i pieniądze, które dali krzyżacy na mocy tego porozumienia o wspólnej walce z Polską, zaczął wykupywać miasta i dobra rzymskie biskupów kamieńskich, którzy żyjąc ponad stan, mocno je zadłużyli. I miał prawo do posiadania tych ziemi jakby dwojakiego rodzaju, bo był tytularnym biskupem kamieńskim, a do tego po prostu te ziemie i te miasta kupił. A więc kupił także okolice Koszalina. Kupił także okolice Sianowe. I to by tutaj później było powodem domniemywania, dlaczego późniejsi władcy tutaj w tych okolicach tak lubili na przykład polować. Jak to się stało w przypadku Bogusława X. W każdym bądź razie wszystko byłoby dobrze do momentu, aż Warcisław VII, prawdopodobnie z poduszczenia króla Władysława Jagieły, zainspirował ten słynny napad na księcia Geldry, który w okolicach Sławna ciągnął na pomoc zakonowi krzyżackiemu, obity, poraniony, poturbowany, oczywiście się narobił wielki wrzask i krzyżacy zmienili front i doszło do najazdu na ziemie pomorskie. Bogusław VIII nie bardzo miał czym bronić, Warcisław VII uciekł, Bogusław VIII został sam, no i w tym momencie zaświtała myśl, że trzeba szukać innego sojusznika. W 1395 roku po śmierci Warcisława VII Bogusław VIII objął rządy w księstwie słupskim i nie widząc specjalnych perspektyw jako osoba duchowna, ponieważ miał też za zbyt duży obszar do panowania, do rządzenia, po prostu z biskupstwa zrezygnował. Ale nie zrezygnował z wykupionych przez siebie Rzym, co spowodowało, że wyrósł nowy konflikt pomiędzy Bogusławem VIII a późniejszymi nominatami, którzy byli wysuwani na stolec biskupi, czy to przez cesarza, a właściwie tutaj króla wszystkiego, czy też przez papieża. Proszę Państwa, jeszcze chwila i na dzisiaj to będzie koniec. Dokończymy tylko ten wątek. Spór nasilił się pod rządami nowego biskupa od 1398 roku Mikołaja Boka, który będąc sam członkiem zakonu krzyżackiego przekazał biskupstwo kamieńskie pod bezpośrednią opiekę zakonu krzyżackiego. No to oczywiście na to była tylko jedna rada, interweniować u Jagieły, by ten z kolei zapobiegł dalszemu umacnianiu się tu w Pujudów Krzyżackich. Bok, ufny w pomoc zakonu, najechał zbrojnie te ziemie i te miasteczka, czy tam wsie, które Bogusław wykupił z długu, w związku z czym Bogusław odpowiedział własną wyprawą zbrojną, odzyskał te majątki, więc najprawdopodobniej znów musiał gdzieś w okolicach Koszalina przebywać.
I w 1403 roku, kiedy właśnie Bock wyjechał do Rzymu, gdzie załatwiał sprawę przekazania biskupstwa pod zwierzchność wielkiego mistrza krzyżackiego, to w tym samym roku, 23 sierpnia 1403 roku, Bogusław Korczynie zawiera układ z królem Władysławem Jagiellą, którym zobowiązuje się wystawić za 800 kup groszy praskich 100 kopijników. To jest niemało wojska, bo każdy kopijnik prowadzi koszyk zbrojny, jeden do 2 gierków i do 4 sług. Więc można sobie przemnożyć. I właśnie w związku z tym, kiedy krzyżacy się dowiedzieli, prawdopodobnie ma właśnie do tego odniesienie taka wzmianka, 6 grudnia 1404 roku krzyżacki wójt Nowej Marki, Baldwin Konszal ze Świdwina, donosi w liście do wielkiego mistrza Konrada von Jungingena, że się zjechał w Koszalinie z księciem słupskim, Bogusławem VIII i Szczecińskim, prawdopodobnie już Bogusławem VII, bo Świętobór I zmarł w tym roku, więc już chyba nie brał udziału w tym zjeździe. No i jest pytanie, o czym mogli obradować. No obradowali o tym, żeby jednak książęta stali się z powrotem sojusznikami zachodu. I tak prawdopodobnie się stało, bo gdy wybuchła wielka wojna polsko-krzyżacka 1409-1411, to następca Konrada Ulrich von Jungingen oczekiwał od Bogusława owych kopijników, który ten miał też w liczbie 100 przysłać. Ten natomiast odpowiadał, że księstwo jest tak rozległe, że jest bardzo trudno zebrać tych ludzi i w rezultacie zjawił się pod Malborkiem dopiero 29 sierpnia 1410 roku, zameldował się Jagiele, w zamian za co otrzymał nadanie ziemi lęborsko-bytowskiej, to jest to pierwsze nadanie ziemi świdwińskiej, tudzież różnych innych, jako powszechny wierny lennik króla polskiego. Dalej to już oczywiście tylko tyle możemy wspomnieć, że wracając opanował zamek, zajął miasto biskupie Karlino, a więc znowuż wynika z tego wprost, że musiał wracać przez Koszalin. I to odnośnie księcia Bogusława mamy już wszystko, co łączy go z Koszalinem. Następny będzie Eryk II, ale to już będzie na następnym spotkaniu. Dziękuję bardzo.